prawo i w prawo, w lewo i w lewo, w górę i w dół i dookoła. Do budowania brygi przystąp. Teraz! Dzięki, Big Mac. Super! Więcej forsy do wspólnej kasy. A co powiecie na przerwę? Światło słoneczne i mydliny źle mi robią na włosy. Dobra. Hej, czy któraś z was widziała Twilight? Jestem. Znów siedziałam nad rozliczeniami. Zebrałyśmy już dość, żeby wyremontować obóz Everfree? Mamy tylko połowę. Dla pewności policzyłam pieniądze 4 razy. Nie martwcie się. Umyjemy więcej samochodów. Na pewno ktoś przyjedzie. Ja uważam, że potrzebny nam jakiś nowy plan. Tylko że czasu coraz mniej. Zbiórka pieniędzy na obóz kończy się za parę dni. Pinkie Pie urządziła już kiermasz wypieków. Twilight i Fluttershy wyprowadzały psy. A Sunset Shimmer i ja zrobiłyśmy myjnie. Nie martwcie się, kochane. Teraz kolej na mój plan. A ja już mam pomysł, który na pewno będzie rewelacyjny. To może być najbardziej dochodowa z naszych akcji zarobkowych. Nasz as w rękawie! To rozumiem! Co wymyśliłaś? Spotkajmy się w sali muzycznej po południu, wtedy wszystkiego się dowiecie. Aha! Nic jeszcze nie masz? Skąd wiedziałeś? Magia tańca. O, jeny. Zostały 3 godziny, a ja nadal nie mam super pomysłu na szybką zbiórkę pieniędzy. Oglądanie witryn zazwyczaj mnie inspiruje. Kochasz muzykę? Hmm? Czy ty i twoje przyjaciółki kochacie taniec? Tak. Jesteś oryginalna i masz styl? Tak, tak, tak. I to chyba jasne. Czy chcesz wygrać nagrodę pieniężną? To weź udział w konkursie Canterlot Mall. Szansa, by zabłysnąć. Zgłoś teledysk do własnej piosenki z własnym układem tanecznym, a być może zgarniesz pierwszą nagrodę. Zapisy obok kiosku z sokami. Na pewno wygramy! Reality! O, jak miło cię widzieć! Żarcik? Sour Sweet! Sunny Flair! Wieki was nie widziałam! Od Igrzysk Przyjaźni minęło tylko parę miesięcy. Poważnie? Wow! Co tam słychać w Akademii Crystal Prep? Och, odkąd dyrektorką została Cadence, wszystko układa się wręcz doskonale. Tak, zgodziła się, żebyśmy urządziły wiosenny bal na jachcie. Jak zbierzemy pieniądze? To brzmi wspaniale. Czy wy też zapisujecie się na konkurs Szansa, by zabłysnąć? Owszem. A wy przyszłyście tu po to, żeby się zapisać? No raczej nie jesteśmy tu po to, żeby postać w kolejce. Rozumiem, że już wymyśliłyście sobie jakąś koncepcję waszego teledysku. Konkurencja zapewne będzie bardzo ostra. Tak. Wpadłam na super fajny pomysł, kiedy idąc tu zobaczyłam piękną czerwoną suknię. O, opowiedz nam. O, dobra. Każda dziewczyna z Rainbooms będzie tańczyła w innym stylu, jak flamenco, hip-hop czy balet. I będzie mieć do tego odpowiedni kostium, zaprojektowany przeze mnie oczywiście. To jest interesująca koncepcja. Tak, myślę, że jest okej. Okay. Jeśli komuś naprawdę zależy na wygranej. Dzięki! A jaki jest wasz pomysł? Żaden, jeszcze nic nie mamy. Ach, ona chciała powiedzieć, że to jest niespodzianka! Ale będzie czadowo i bardzo oryginalnie. O, bardzo bym chciała to zobaczyć. Powodzenia! Nawzajem! No i to rewelacyjny plan. Skomponujemy własną piosenkę i ułożymy choreografię, a w nagrodę dostaniemy kupę forsy i voilà! I że niby to ma być takie proste. Bo właśnie jest proste. Nawet dziewczyny z Crystal Prep to przyznały. Też nagrywają swój klip. Serio? Czy to jest jakiś problem?
Och, nie, ależ skąd? Tylko odkąd odeszłam z mojej starej szkoły, nie mam żadnych wieści. Jeśli o mnie chodzi, Krystal Prep nie umywa się do Canterlot. Uwielbiam tu być. O tym mówię. Dobrze. Zanim przystąpimy do pracy nad tańcem do teledysku, jest jeszcze taka jedna mała, drobna tycia sprawa, o której nie mówiłam. Czyli co? Muszę wydać nasze pieniądze, żeby kupić materiał na kostiumy. Ile wynosi główna nagroda? Dwa razy tyle, ile potrzeba na remont Everfree. To oczywiste, że możesz wziąć te force na stroje. O, kwaśne jabłka, czemu nie? Super! Według moich obliczeń, jeśli pożyczymy Rarity pieniądze, to zyskamy 4 razy więcej niż mamy teraz. A jeśli przegramy konkurs na teledysk, to wrócimy do punktu wyjścia i będziemy spłukane. Nie sądzicie, że to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie? Znaczy, ja nie sądzę. Dobra, dziewczyny, kto chce nakręcić czadowy, zwycięski teledysk? To na razie, lecę na zakupy. Wszystko od początku jeszcze raz. Rainbow Dash, pamiętaj, kiedy wchodzisz po potrójnym piruecie Fluttershy, okej? I akcja! Cięcie! Hej! Co się stało z muzą? Fluttershy, to miał być potrójny piruet! Tak, wiem, tylko że... Ja nie umiem czegoś takiego. Skarbie, oczywiście, że umiesz. Ja w ciebie wierzę. Może zamiast tego zamachasz łapkami? Dzięki, Spike. Ale wszystkie te kroki są dość trudne. To fakt. Ale jeśli chcemy wygrać, to musimy zabłysnąć. Krystal Prep na pewno się postara. To świetne tancerki i uwielbiają rywalizować. A może nie rozmawiajmy o tamtej drużynie i wróćmy do tańca. To jest fajne! Ja ćwiczę cały czas! Zacznijmy od wejścia Rainbow. I akcja! To jest katastrofa! Ups, sorka, Rarity. To się da zaszyć, ale muszę lecieć do sklepu po materiał. Poćwiczcie, jak mnie nie będzie! Jak dobrze, że miałam jeszcze trochę pieniędzy. Czy to stylizacja disco? I spódniczka baletowa? No nie do wiary. One ukradły mój genialny pomysł. Dostałyśmy SMS. Co to za ważna sprawa? Siostro, czy wszystko w porządku? Cóż, skoro pytasz, odpowiedź brzmi nie! Ojej, co się stało? Sour Sweet i te jej kubele ukradły nasz pomysł na teledysk. Widziałam je, jak nagrywały. Spapugowały moją całą koncepcję. Więc oczywiście wyglądały fantastycznie. A najgorsze jest to, że one wszystkie bardzo dobrze tańczą. Mega porażka na całym froncie. Chusteczkę na łzy? Wszyscy teraz liczą na mnie. Na to, że zdobędziemy pieniądze dla obozu. Jak mogłam być tak naiwna. To oczywiste, że one ukradły mój koncept. Dosłownie sama podałam im go na tacy. Nie miej do siebie pretensji. Nie wystarczą jedne igrzyska przyjaźni, żeby te z Crystal Prep zrozumiały, że wygrana to nie wszystko. W sumie może tak będzie lepiej. Co masz na myśli? Twój pomysł i stroje są naprawdę ekstra, ale nasz taniec... Niekoniecznie. Nie byłyśmy w stanie wykonać 2 kroków bez potykania się o siebie. Świetna! Bzdura! Byłyście świetne! Dobra, może nie świetne, ale
ale szło wam coraz lepiej. Chcę powiedzieć, że one nie powinny wygrać. To był nasz pomysł na teledysk i ja pójdę do tych dziewczyn z Crystal Prep i powiem im, żeby z nami nie zadzierały! Kto jest ze mną? Nie, na serio. Kto idzie ze mną? Bo ja nawet nie wiem, jak dojechać do Crystal Prep. Ja pójdę. Może spróbuję z nimi porozmawiać. Byłyśmy w jednej klasie. I tak trzymać! Chodźmy! Dobra, gdzie jest sala do tańca? Tu jest sala do tańca? Ty chodziłaś do tej szkoły. Ja ci mogę pokazać bibliotekę. Czekajcie, słychać muzykę. Bingo! Hejka! Jak wam się podoba nasz układ? Macie stracha? Nie zmieniaj tematu, Sour Sweet! Żadnego nie poruszyłaś. Ty też nie! Okej... Wiecie, dlaczego przyszłyśmy? Ukradłyście mój, nasz pomysł na teledysk! To oddajcie go, bo jak nie... Niestety, nic z tego. A dlaczego? Bo my lubimy wygrywać, tak. I wygramy, ponieważ właśnie zamierzamy zgłosić nasz teledysk. Że jak? Nie, to nieważne, bo my i tak nagramy nasz klip, tak jak było w planach. Proszę, ale w waszych planach jest jedna mała skaza. Teledysk, który wyślecie, będzie wyglądał jak kopia naszego. Tylko w gorszej wersji. O, to wszystko przeze mnie. Zebrane pieniądze przepadły i nie mamy żadnego teledysku. Niepotrzebnie przekonywałam was, że damy radę w tak krótkim czasie. Zwariowałaś? My jesteśmy najszybsze w każdej dziedzinie. Serio, patrz na Pinkie Pie. W czasie naszej rozmowy zrobiła piękny czekoladowy zamek. Chcecie? To, czego ja chcę, to nowy pomysł na teledysk. Wymyślmy coś razem. Poważnie? Pewnie! Dziewczyny, jeśli zrobimy burzę mózgów, to wymyślimy coś jeszcze lepszego niż przedtem. Dobrze. Na pewno warto spróbować. Myślę, że to już działa. Tak, ja już mam wizję. Okej, to jesteśmy w szkolnej kuchni. Pieczemy jabłka w cieście. Nagle świeża porcja wychodzi z pieca. Wszyscy zajadają i jest fajnie. Zaraz. Czyli jedzenie ciastek w szkolnej kuchni ma być tłem do naszej muzyki? Chyba trochę zgłodniałam. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? O, wiem, wiem! Otóż jesteśmy w środku dżungli. Biegną za nami zbiry i strzelają do nas z łuków. Kiedy nagle, zupełnie znikąd, pojawia się cień wielkiej bestii. Czekaj chwilę, czy to nie jest scena z nowej książki o dzielnej Do? A tak, dlatego było takie fajne. Nieważne. Dobra, mam pomysł. Proszę, opowiedz. Pierwsza scena jest na księżycu. Mamy na sobie super kostiumy, takie błyszczące. Albo nie, stroje astronautów. Otaczają nas roje serów pleśniowych. A wtedy pojawia się kosmiczny pies i zaczyna jeść ser. Bogaty smak z maślaną nutą. Stop! To nie wypali! O, dlaczego? Dlatego, że to jest konkurs na teledysk muzyczno-taneczny, a w żadnym z waszych pomysłów nie było tańca! Ale za to były zabawne! Dałaś czadu, Rainbow Dash! Dzięki, Pinki! Dobrze się czujesz? Dobrze? Nie czuję się dobrze. Termin zgłoszeń mija już jutro, a my tu tylko stoimy i tracimy czas. Ach,
To bez sensu, Sour Sweet. Po co my się w ogóle staramy? Dlatego, że termin jeszcze nie minął. Może zdążymy ułożyć własną piosenkę zamiast kawałka Sapphire Shores, do którego ćwiczymy naszą choreografię. Mało prawdopodobne. Po co powiedziałyśmy Rarity, że już zgłosiłyśmy teledysk? Żeby móc nadal wykorzystywać jej koncepcję. Rarity jest kreatywna, wymyśli coś nowego. My oprócz tego nie mamy nic. Wyobrażacie sobie, co by powiedzieli w klasie? Że to nasza wina, jeśli wiosenny bal odbędzie się w nudnej, starej auli zamiast na super jachcie, tak jak obiecałyśmy. No właśnie. O, one nie chcą sprawić zawodu swojej klasie. Rainbooms są muzykalne. Na pewno mają świetną własną piosenkę, a my nie. Na razie. Spójrz prawdzie w oczy. Nie wygramy. Cześć, dziewczyny. Rarity, a jak długo tu siedziałaś? Wystarczająco, żeby usłyszeć, że nie macie swojej piosenki. No i macie, wtopa. A może nie. Wiem, że nasze drużyny ostatnio mają ze sobą napięku. Ale myślę, że jest sposób, żeby wszyscy wygrali. Słuchamy cię. To na czym polega ten nadzwyczajny plan? Czy dziewczyny z Crystal Prep nie realizują tego pomysłu? Owszem, tak. Ale my również. Dziewczyny, możecie już wyjść. Może trudno w to uwierzyć, ale one pomogły mi zrozumieć, że rywalizacja między nami prowadzi nas donikąd. A Rarity uświadomiła nam, że chęć wygrania stała się naszą obsesją. Żeby osiągnąć cel, posunęłyśmy się nawet do kradzieży. Ale my takie nie jesteśmy. Już nie. Akademia Crystal Prep pomoże nam w nauce tańca, a my się z nimi podzielimy piosenką. Połączenie naszych talentów wydaje się logiczne. Zrobimy razem jeden epicki teledysk. To co wy na to? Zgadzacie się? To najlepszy teledyskowy pomysł na świecie! Na początek nauczymy was słów piosenki. Ale ten tekst jest tylko o Rainbooms. O nas nie ma żadnej wzmianki. Na razie. Pomożesz mi wprowadzić zmiany? Czy ktoś jeszcze chce popracować nad muzyką? Zajmiemy się tym, jak już nauczę was paru kroków. Muzyka najpierw. Najpierw taniec. Muzyka! Taniec! Muzyka! Taniec! Kolejność nie ma znaczenia. No tak. Światła! Kamera! Akcja! Już czuję w sobie ciepło energii tej. Nic nie zatrzyma mnie, do tańca nogi grzej. Już parkiet błyszczy, będzie szalona noc. Już słychać równy ton, muzyka ma tę moc. Tańcz po nocy kres, z przyjaciółmi parkiet gdzie. Ciało ruchy zna, niesie cię muzyka.
wyremontować obóz Everfree. A my mamy wiosenny bal na jachcie. Kto jest za, żeby uczcić to koktajlem owocowym? Słuchaj, wpadłam na nadzwyczajny pomysł. Czy Krystal Prep nie potrzebuje super kapeli, która zagrałaby na ich balu? Przy okazji mogłybyście pokazać swój taniec. Byłoby naprawdę wspaniale. Ale wtedy pojawiłby się nowy dylemat. O nie, jaki? Wymyślenie sobie nowych kreacji. O, miałabym parę pomysłów, którymi chętnie się podzielę. Ja też.